kwiecień lub początek maja, to termin ewentualnych zmian w rządzie. Odejść może Anna Zalewska, ale nie tylko. Jeśli z rządem pożegna się Teresa Czerwińska, na czele Ministerstwa Finansów ma stanąć premier Mateusz Morawiecki. Ma w tym swój cel. Dzisiaj minister wraca z kilkudniowego zwolnienia lekarskiego i wszyscy oczekujemy, że zabierze głos w sprawie obietnic wyborczych oraz określi się, jeśli chodzi o swoją przyszłość w rządzie, usłyszał dziennik Gazeta Prawna od osoby z kręgów rządowych. Wypowiedź dotyczy Teresy Czerwińskiej. Posada minister finansów jest zagrożona. Szefowa resortu wciąż milczy na temat dodatkowych pieniędzy na realizację piątki Kaczyńskiego. Jeśli odejdzie, jej stanowisko może zająć sam premier. Mateusz Morawiecki do czasu wyborów samodzielnie zadbałby o znalezienie środków na pokrycie obietnic PiS. Dzisiaj minister wraca z kilkudniowego zwolnienia lekarskiego i wszyscy oczekujemy, że zabierze głos w sprawie obietnic wyborczych oraz określi się, jeśli chodzi o swoją przyszłość w rządzie, usłyszał dziennik Gazeta Prawna od osoby z kręgów rządowych. Wypowiedź dotyczy Teresy Czerwińskiej. Posada minister finansów jest zagrożona. Szefowa resortu wciąż milczy na temat dodatkowych pieniędzy na realizację piątki Kaczyńskiego. Jeśli odejdzie, jej stanowisko może zająć sam premier. Mateusz Morawiecki do czasu wyborów samodzielnie zadbałby o znalezienie środków na pokrycie obietnic PiS. Zmian może być więcej. Dziennik informuje, że z rządem pożegnają się osoby kandydujące do Parlamentu Europejskiego. Odejście Anny Zalewskiej z Ministerstwa Edukacji Narodowej pomogłoby w wyciszeniu konfliktu z nauczycielami. Ale do Brukseli przeniosłaby się również na przykład Beata Szydło. Niektórzy, jak na przykład Elżbieta Rafalska, mogą spać spokojnie. Mimo że minister rodziny, pracy i polityki społecznej kandyduje z okręgów zachodniopomorskiego i lubuskiego, ma pozostać na swoim stanowisku.